Hej, cześć, witajcie, z tej strony Felix, a dzisiaj pokażę Wam, jak wygrać modyfikacje do gry Farming Simulator 22 oraz innych farmingów. Między innymi właśnie Farminga 22, 19, 17, 15 i tak dalej. Więc bez przedłużania lecimy. Więc odpalacie swoją przeglądarkę i wchodzicie na jakąś stronę, na przykład na LS. Powiedzmy na LS Portal. I tutaj macie mody do różnych gier, nawet do Pure Farminga, jak widzicie. I pobieracie jakiegoś moda, powiedzmy. Znaczy, czy ja Wam polecam pobierać z Mod Huba tutaj ze strony Farminga, ale LS Portal to jest drugie. Powiedzmy, instalujecie sobie to. Ja to mam zainstalowane z Mod Huba w grze. Więc powiedzmy, wtedy tutaj tak, wchodzicie więcej info. I teraz tak, download. Wchodzicie w powiadomienia. Znaczy w pobrane. I wyświetli się Wam ten plik. Pokazuje, widzicie, pobiera się. I następnie tutaj pyk. I potem wchodzicie w pobrane tutaj w komputerze. Pobrane, o tutaj, pod Tinger. I teraz tak, kopiujecie, to jest ta łatwiejsza część jeszcze. I potem tak, wchodzicie ten komputer, dokumenty. I szukacie ten, szukacie My Games. O tutaj, i szukacie Farminga, do którego chcecie zainstalować. Ja instaluję do Farminga 22. I wchodzicie w mods. I tutaj wklejacie. Ja nie będę wklejał, bo mam mody na tamtą przewracarkę wgranego, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o poradnik do wgrywania modyfikacji. A teraz jeszcze Wam pokażę, jak wgrać save. Robimy podobnie jak z modami. Tutaj Farming Simulator 22. Wybieramy sobie na przykład... Pobieramy sobie save'a, którego chcemy pobrać. Na przykład... O tutaj, ja to tutaj mam jakiś save, powiedzmy ten pobieracie, save game 4 i macie dwie opcje, albo skopiować ten plik, jeśli jeszcze nie macie tego, żadnego save'a, albo, o tutaj to wszystko skopiować, kopiuj i następnie znowu dokumenty, My Games. A, i to jest poradnik, jeśli macie pobranego ze Steama Farminga. I wtedy tutaj tak, wybieramy sobie, powiedzmy, Save Game 17. Jest tutaj dowód, że to jest ze Steama. Steam Auto Cloud. I tutaj to wszystko wklejacie. Czekacie. Uruchamiacie Farminga i powinno być. Tam, gdzie wybraliście, tam róbcie. Ja tego save'a niestety nie chcę. Bo to zrobiłam tylko na potrzeby poradnika. Także dzięki za oglądanie. Cześć, pa, pa.